Hej, witam Was serdecznie na moim kanale oraz w kolejnym odcinku Nowości Kosmetycznych. W lipcu publikuję takie filmy co niedzielę, także została nam jeszcze dzisiejsza oraz ta za tydzień. Za tydzień zapytam Was, czy chcecie, żebym tą serię kontynuowała, czy nie. Zanim jednak przejdę do treści właściwej tego odcinka, muszę zrobić mały disclaimer. Będę miała trochę do powiedzenia, jeżeli chodzi o Pat McGrath i jej najnowszą Mothership. Znając siebie, chwilę mi to zajmie, żeby wszystko z siebie wyrzucić, także jeżeli ten temat Was nie interesuje, to zostawię tutaj informację, w której minucie przechodzę do następnego tematu, także jeżeli macie już dosyć słuchania Pat McGrath, to przewincie do tej minuty. A teraz zapraszam Was już wszystkich do oglądania. Standardowo przesunęłam się do boczku, żeby tutaj wrzucać Wam zdjęcia wszystkiego, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać. I może już bez zbędnych wstępów zaczynajmy. Tematem oczywiście odcinka będzie Pat McGrath, bo inaczej się nie da. Jak zapewne wiecie, w tym tygodniu miało miejsce wielkie objawienie i pokazanie nam nowej Mothership. Jest to już Mothership 11. W świecie makijażowym, czy w ogóle w świecie beauty, jest to bardzo duże wydarzenie. Pat McGrath wypuszcza paletę typu Mothership tylko raz do roku. Dlatego więc tyle ludzi jest tym podekscytowanych. Dużo ludzi mówi, co myśli. Mothership jest to paleta, która swego czasu była swego rodzaju symbolem innowacyjności. Pat McGrath bez wątpienia jest jedną z najbardziej utalentowanych makijażystek, wizażystek i światek beauty wręcz oszalał, kiedy ogłosiła, że tworzy własną markę. Pierwszych Mothership mogliśmy więc zobaczyć bardzo unikalne na ten czas oczywiście wariacje kolorystyczne, tekstury, formuły. To wszystko było naprawdę innowacyjne, jak na ten czas. I to jest też coś, co markę bardzo wyróżniało. Pat McGrath, z tego co się orientuję, w dalszym ciągu pracuje zawodowo jako właśnie wizażysta. Jest na wszystkich najważniejszych pokazach mody, także dobrze wie, jakie są trendy i co w przyszłości będzie modne. Także to samo widzieliśmy u niej w produktach kosmetycznych, w paletach w szczególności. Zawsze podążały za trendami, bądź wręcz dla nas wyznaczały te trendy. Jeżeli dołączymy do tego świetną formułę cieni matowych czy metalicznych, plus tą jej wyjątkową, autorską formułę Astrali, to była po prostu magia. I to jest coś, na co naprawdę warto było czekać. Co roku nie wiedzieliśmy, co nowego Pat wymyśli. I myślę, że poniekąd dlatego ta ekscytacja co roku przed właśnie wypuszczeniem, zobaczeniem nowej Mothership jest tak wielka i tyle ludzi na nią czeka. Wrzucę Wam może tutaj zdjęcia pierwszych, nie wiem, 6, 7, 8, zależy ile mi się tutaj zmieści, palet Mothership od Pat McGrath. Widzicie, że one są bardzo różne od siebie. Mamy i chłodniejsze tony, i neutralne, i bardziej ciepłe, i mamy kolor. Ci, którzy uważają, że Pat nie robi koloru, to muszą przyjrzeć się jeszcze raz. Jest zieleń, jest niebieski, jest fioletowy, jest różowy, jest oczywiście złoty. Złoto to jest coś, co powtarzało się u niej w każdej palecie. I z tym, szczerze mówiąc, ja osobiście się już pogodziłam. Złoto nie jest to kolor, może, który używam zawsze, codziennie, ale jest to na pewno kolor, który gdzieś tam w tym moim makijażu się przewija i aż tak mnie nie boli. Na pewno wolę złoty niż na przykład czerń, która pojawia się w wielu paletach. W samej Mothership pojawiła się w pierwszych trzech paletach, także to przeszkadzało mi bardziej, natomiast złoty jako taki okej. Zwłaszcza, że te złota różnią się troszeczkę między sobą, także niech jej będzie. Natomiast od czasu Divine Rose 1, czyli Mothership 7, te wszystkie palety wyglądają zbyt podobnie dla siebie. Możemy się oczywiście kłócić, czy to jest różowy, czy to jest koralowy, czy to jest bardziej ciepłe, czy bardziej chłodne. To dalej są bardzo podobne kolory z tej samej grupy kolorystycznej. Nie ma tutaj za dużo różnorodności. Plus od Mothership 10.9, Utopian Dream, zaczyna się zmiana formuł specjalnych. I o ile wtedy troszeczkę to rozumiałam, był COVID, dużo rzeczy się działo, dużo firm miało problemy ze ściągnięciem składników i tworzeniem tych samych produktów, co w przeszłości. Także to jeszcze rozumiałam na tym etapie. Mówię, okej, jest COVID, jest trudno, niech będzie coś innego, jeżeli tych typowych Astrali nie jest Pat w stanie zrobić, skonstruować, to niech zaproponuje rzeczywiście coś innego, przynajmniej mamy paletę, tak? Bo też było takie niebezpieczeństwo, że w ogóle nie będzie Mothership, bo dużo rzeczy wtedy nie było, prawda? A jednak pojawiła się Mothership 9, pojawiła się 10, Moonlit Seduction, która też wywołała dużo kontrowersji. To była paleta, w której po raz pierwszy astrale nie były pieczone w zupełności, nie było ani jednego
pieczonego cienia. I ja szczerze mówiąc długo bojkotowałam tą paletę. Nie mogłam tego jakoś przeboleć. Niby mi się podobała, ale to nie było to. Znowu historia kolorystyczna była taka, no, taka sobie. I jeżeli dobrze pamiętam, kupiłam ją dopiero w grudniu. Palety PAD zawsze wychodzą właśnie w okolicy lipca, sierpnia, latem generalnie, także no wytrzymałam wtedy prawie pół roku i byłam z siebie bardzo dumna. Natomiast teraz, kiedy tą paletę już posiadam, jestem bardzo z niej zadowolona i owszem, wolałabym, żeby ta formuła była pieczona, ale poza tym nie mam do niej jakichś większych zastrzeżeń. No, matę też bym zmieniła. Może jednak troszeczkę mam. W każdym razie, wracając do tematu Matte Shape 11, ja generalnie nie śledzę w ogóle profilu Pat McGrath na Instagramie. Już wiele miesięcy temu się z tego wypisałam, po prostu źle to na mnie działało. Także nie widziałam wszystkich tych inspiracji, bo na zawsze przed wydaniem palety pokazuje nam inspiracje wideo bądź w postaci zdjęć. Natomiast gdzieś tam innymi kanałami do mnie gdzieś coś docierało. Pamiętam takie zdjęcie, raczej film to był, galopującego konia na tle wschodu czy zachodu słońca, teraz sobie nie przypomnę. Ale było to zdjęcie bardzo ciepłe, właśnie w barwach takich ciepłych pomarańczy, czerwieni. No był ten koń taki, no, brązowy. Więc gdzieś tam już zaczęłam sobie myśleć, że być może będziemy mieć Mothership bardzo ciepłą. Być może coś w stylu palety właśnie Sunset od Nataszy Denony, która jest już dosyć stara i myślę, że nikt by się nie obraził, jakby wyszła paleta jej podobna, ale jednak trochę bardziej nowoczesna. Albo brąz, coś w tych kategoriach. Natomiast kiedy Pat pokazała zewnętrzne opakowanie, wtedy już wiedziałam. Wiedziałam, co się święci. Opakowanie to też jest, słuchajcie, coś, co mnie troszeczkę irytuje, ponieważ opakowanie zewnętrzne, ten kartonik, w którym przychodzi Mothership, też zawsze był czymś wyjątkowym. To było coś, co odróżniało ją od innych marek, ponieważ ten design opakowania był czymś szczególnym. Wiele osób nazywało to wręcz dziełem sztuki. Ja aż tak daleko nie szłam, natomiast bardzo doceniałam to, ile pracy weszło w stworzenie takiego opakowania. I mniej więcej od Divine Rose właśnie 1 te opakowania są takie same. Nawet ta postać na opakowaniach jest bardzo podobna. Różnice są naprawdę minimalne i to też jest trochę frustrujące, no bo cena idzie tylko do góry, prawda? Więc jeżeli zmienia się środek, zmienia się zewnętrzne opakowanie i nie do końca idzie to w stronę taką ulepszającą, tylko raczej, jak dla mnie, cofa się, to zaczynam zastanawiać się, co tą markę w tej chwili wyróżnia. I poza tymi kontrowersjami i tłumem oburzonych ludzi nie bardzo widzę. Owszem, zgodzę się z tym, że Pat dostaje dużo więcej hejtu niż inna marka, natomiast według mnie idzie to właśnie za tym, że ludzie tak bardzo pragną starej Pat. Bardzo chcą tej innowacyjności w jej produktach. Ale dobrze, obejrzmy, słuchajcie, razem ten filmik, który pokazuje nam już wnętrze nowej palety. Dobrze, że siedziałam oglądając go. Mimo tego, że wiedziałam, co się święci, to jednak bolało. Mamy więc napis, wiemy, że paleta będzie się nazywać Sunny Seduction. Znowu łączy się to z poprzednią paletą, ale okej. No i ten moment, w którym kamera przejeżdża przez paletę, to jest moment, w którym moje wszystkie marzenia odnośnie tej palety runęły w gruzach. Paleta była na tym filmiku bardzo różowa, mega różowa. Zrobię też Wam tutaj takiego snipa z tego filmu. W tej postaci uważam, że ta paleta jest po prostu brzydka. To jest ten sam odcień różowego, po prostu skopiowany, nie wiem ile razy, 8, może 2 cienie są jakieś różne. Na tym ujęciu ta paleta wygląda po prostu koszmarnie i na tym etapie ja mówię, okej, pas. To jest po prostu już za dużo. Później zaczęło pojawiać się więcej zdjęć i filmów z jej udziałem. Tego, co jest na stronie, zaraz napomknę. Natomiast wydaje mi się, że najbliżej rzeczywistości są zdjęcia i filmy z tutoriali tą paletą. Też na profilu Pat McGrath. Tam wydaje mi się, światło jest już takie troszeczkę mniej ostre, mniej zmieniające. Plus na modelce też możemy mniej więcej zobaczyć, w jaką stronę ta paleta idzie. I tutaj widzę już troszeczkę więcej różnorodności. Mamy też taką fajną, błyszczącą czerwień. To jest kolor, którego się nie spodziewałam. Jest to kolor, który występuje co prawda w jej tym takim słoiczku cienia pojedynczego. Tego koloru akurat nie mam, także nie będę mogła porównać, ale koncepcję już widzieliśmy, może tak. Jeżeli chodzi o pozostałe trzy cienie, te
astralne, czyli specjalne. One bardzo przypominają mi cienie z kłoda Ritualistic Rose, który jest cały pieczony, także jest bardzo wyjątkowy. Ten kłod posiadam, więc na pewno chętnie do tych cieni bym go porównała. Natomiast jeżeli chodzi o tą taką standardową szóstkę, czyli właśnie cienie matowe i cienie błyszczące, takie zwykłe, powiedzmy, metaliki, to dla mnie wygląda jak powtórka z rozrywki. Wydaje mi się, że jest to takie połączenie palet Divine Rose 1, 2, Utopian Dream zdecydowanie. Coś z Moonlit Seduction też tutaj widzę, ten jeden z matów. Jak dla mnie nie wygląda to zbyt interesująco. Bardzo fajne też było porównanie na stronie, na profilu Miscellaneous, chyba tak to się wymawia. Jest taki fajny profil właśnie, gdzie dziewczyna robi takie zestawienia bardzo podobnych zestawów kolorystycznych bądź palet albo swatchy i stworzyła właśnie takie z tymi Mothership, które przed chwilą wymieniłam i możecie sobie tutaj zobaczyć. Od góry idąc to mamy Divine Rose 1, potem mamy bodajże, to wygląda mi jak Moonlit Seduction, w środku jest ta nowa paleta, potem na dole mamy Divine Rose 2, no i Utopian Dream na samym dole. Nikt mi nie powie, że te palety nie są do siebie podobne, no bo według mnie to jest po prostu miks poprzednich palet. Cieszę się tak naprawdę, że ten odcinek nagrywam już po kilku dniach od premiery, ponieważ moje słowa byłyby inne, gdybym nagrywała to te kilka dni temu. W tym momencie miałam to już okazję przemyśleć, przetrawić, przespać się z tym i podchodzę do tego trochę bardziej na luzie. Czy kupię tą paletę? Tak, z kilku powodów. Po pierwsze, ja bardzo lubię te palety. To jest właśnie taka perełka, można powiedzieć, roku dla mnie. Zawsze czekam na te palety. Ukazują się też w okolicach moich urodzin, więc swego rodzaju jest to dla mnie taki prezent urodzinowy. Nie jestem jeszcze gotowa, żeby totalnie je odpuścić. Plus, pamiętam, że zawsze te palety wyglądają dużo lepiej, kiedy trzymam je w ręku. Nigdy te zdjęcia, które są na stronie pad, według mnie nie oddają rzeczywistości, są strasznie zedytowane. Dlatego to, że ta paleta niekoniecznie podoba mi się na swatchach, zwłaszcza na jej stronie, wydaje mi się, że będzie inaczej w rzeczywistości. Postanowiłam już, że tą paletę kupię. Nie wiem jeszcze tylko kiedy. Czy zrobię to podczas premiery, czy poczekam na Sephorę tutejszą. Na to sobie jeszcze daję kilka dni, żeby postanowić, ponieważ tego, co uczy nas historia, launch powinien być w najbliższy piątek. Tak to przynajmniej zazwyczaj wygląda. Nie wiem, jak będzie tym razem. Także możecie się na pewno spodziewać mojej recenzji, swatchy porównawczych, wszystkiego. Wiem, że sporo ludzi nie jest tak szalonych, jeżeli chodzi o palety Pat McGrath, nie posiada ich wszystkich. Także być może właśnie ta paleta zwróciła Waszą uwagę i chcielibyście zobaczyć jej swatche i jakieś przykładowe makijaże. Być może właśnie ta trafiła w Wasz gust, a poprzednie niezbyt. Także wydaje mi się, że jest spora grupa ludzi, która bardzo polubi tą paletę. Bo patrząc tak na zdjęcie całościowe tej palety, nie mogę powiedzieć, że jest brzydka. No kłamałabym, jakbym tak powiedziała. Jest bardzo ładna. Natomiast no nie jest to wyjątkowa paleta. Marka, która totalnie mnie zaskoczyła i która wywołała wielki uśmiech na moich ustach, to był Tom Ford. To jest chyba ostatnia marka, po której bym się tego spodziewała. Mimo, że lubię Toma, to no umówmy się, 99% jego palet to są nude, rosy, złote jakieś odcienie. Natomiast w Holandii pojawiły się już dwie nowe palety. Mam nadzieję, że po tej stronie oceanu i w ogóle w większości krajów pojawią się też niedługo. Pojawiły się właśnie dwie nowe kolorowe palety. Pierwsza nazywa się Ambrosia, druga Dark Opulence. Są piękne, obie są przepiękne. Mnie bardziej podoba się oczywiście Dark Opulence. Kolory morskie to jest moja słabość, może już wiecie. I generalnie myślę, że jak się paleta gdzieś pojawi tutaj na rynku, to ją kupię, bo jestem bardzo ciekawa, co Tom może zrobić z kolorem i to jeszcze, no mówię, trafił totalnie w mój gust. Ta druga paleta, Ambrosia, też mi się podoba, aczkolwiek obawiam się tego różu. Obawiam się, że to będzie akurat ten odcień różu, którego ja nie trawię. Także tutaj pasuje. Myślę, że jakby ten róż byłby czymkolwiek innym, to też bym była zainteresowana, ale tak zwłaszcza w porównaniu z Dark Opulence dosyć jasny wygrany. Natomiast zobaczcie na te swatche, te kolory są bardzo dobrze napigmentowane, to nie jest już jakiś taki wash of color, żeby tylko jakiś kolor tam był. Naprawdę zwłaszcza tutaj ten różowy, czy nawet te morskie kolory oba, bo jest tutaj chyba taki bardziej matowy i bardziej błyszczący, oba są bardzo dobrze napigmentowane. Bardzo mi się ta paleta podoba, także no jeżeli uda mi się ją dorwać, to na pewno to zrobię. Do tych dwóch palet dołączają też trzy nowe
odcienie korektora takiego koloryzującego, czyli to się nazywa jak Shade and Illuminate Radiance Enhancer, Color Corrector w trzech odcieniach, Light, Medium, Deep. Nie jest to coś, czego w tej chwili potrzebuję, także dla mnie to będzie pas. Jest też nowość od Fenty Beauty, Extra Icy, tutaj jest taka mała kosmetyczka, w której jest eyeliner, jest róż w kremie, jest ten rozświetlacz Diamond Bomb i coś do ust jeszcze, tak, ten ich błyszczyk do ust. Są dwie wersje kolorystyczne, bardziej taka mroźna i bardziej gorąca, także ciekawe połączenie, natomiast cały ten zestaw widzę, że kosztuje $79 amerykańskich. Wydaje mi się to trochę za dużo, jak na coś takiego. Fenty też nie jest jakąś marką, po którą często sięgam. Próbowałam kilku produktów, ale miłości nie było, także dalej nie próbowałam. Jest też kilka nowości od Charlotte Tilbury. Jako pierwszy tutaj mi wyskoczył Airbrush Flawless Setting Spray w wersji jakiejś giga, mega 200 ml. To jest dosyć dużo. Ten standardowy ile ma? To wyciągnęłam swoją buteleczkę. Standardowy ma 100 ml. To jest ten większy. Jest też wersja podróżna, która ma 50 albo 30, nie pamiętam w tej chwili, ale jest mniejsza. Także dwa razy tyle co tutaj. To jest dużo. Jak widzicie, ja w moim mam tak trochę mniej jak połowę, może 40%. Także byłabym zainteresowana. Muszę sprawdzić, czy na kanadyjskiej stronie Charlotte też jest, bo jeżeli tak, to zapewne opłaca się to w przeliczeniu na mililitr. A to jest mój ulubiony absolutnie setting spray, także wiem, że go zużyję. Także to może być fajne. Charlotte proponuje też nam Beach Sticks, czyli takie sticky do twarzy. Wszystkie to są kremowe róże, także trzy kolory nowych kremowych różów od Charlotte. Z tego co widzę, wszystkie są błyszczące, także czemu nie? Jeden jest taki bardziej jagodowo-brązowy, drugi taki nudziakowo-brzoskwiniowy, no i jest też oczywiście róż. Zapowiadają się ciekawie, aczkolwiek nie wywołały u mnie szybszego bicia serca, także na ten moment spasuje. I wydaje mi się, że jeszcze coś widziałam odnośnie Charlotte, ale to był chyba taki sneak peek, coś czego jeszcze nie ma, ale była to kolekcja Charlotte i Disney, czy Disney po polsku. To jest coś, czego absolutnie się nie spodziewałam i chyba nikt się nie spodziewał. Nie wiem, czy będą jakieś nowe produkty per se, czy to będą po prostu opakowania takie, wiecie, wyjątkowe. Natomiast wiem, że będzie Magic Cream w nowym opakowaniu, mają być też szminki oraz Hollywood Beauty Light Wand, czyli ten rozświetlacz w tubce. Ja nie bardzo w ogóle widzę połączenie Charlotte z Disneyem. Wydaje mi się to co najmniej dziwne. Tutaj na tym obrazku jednym, który jest w internecie, jest dzwoneczek z Pietrusia Pana, także nie wiem, czy to będzie kolekcja właśnie z tą bajką, czy będzie ich więcej. Ciężko mi powiedzieć. Nawet jeżeli się to pojawi, to słuchajcie, nie jest to coś, czym byłabym zainteresowana. Jakoś te kolaboracje takie disneyowskie do mnie nie trafiają. W sensie nie widzę, jeżeli to jest ten sam produkt, tylko po prostu z zmienioną nakrętką, z postacią dzwoneczka, no to no dla mnie to jest za mało, żeby mnie przekonać do zakupu. Natomiast jeżeli byłyby to jakieś nowe kolory, na przykład szminek i któryś z kolorów by mi się spodobał, no to wtedy będę otwarta. Natomiast na ten moment nie. Z nowości mamy też kolekcję od Shantakai, taką bardzo końską. W jej skład mają wchodzić cienie pojedyncze, bodajże cztery. Tak, cztery cienie pojedyncze, dwa błyszczące i dwa matowe. Do tego jest szminka, albo dwie nawet, oraz pędzel do oczu. Ja koniarą nie jestem, także sam wizerunek konia mnie tutaj jakoś nie parzy ani nie ziębi. Jeżeli chodzi o kolory, bardzo ładne, neutralne, nie ma tutaj, że tak powiem, nic ani oryginalnego, ani też nic, do czego można by się doczepić. Są to na pewno kolory, do których dużo ludzi wraca i które używa na co dzień. Natomiast nie jest to coś, na co chciałabym osobiście przeznaczyć $56 amerykańskich za jeden cień. To już jest dla mnie za dużo, zwłaszcza jeżeli jest to cień taki zwykły, tak, szampański czy neutralny, nic wyjątkowego. Szminki są bardzo ładne, również neutralne, idące trochę w tą różową stronę, zwłaszcza ta pierwsza bardzo mi się podoba. Bardzo ładna,
Szminki są po $52. Aż tak mi się nie podoba, żeby ją kupić. Podoba mi się po prostu kolor. Natomiast wydaje mi się, że takie kolory mam już w swojej kolekcji, także spasuje. Natomiast może Wy jesteście zainteresowani kolekcją Shantakai. No, jeżeli tak, to tak właśnie wygląda. Jest też jedna nowość, jeżeli chodzi o perfumy. Są to perfumy od Beyoncé. Jak wiemy, jest ona teraz w trasie i nie dziwi mnie to, że wypuszcza jakiś dodatkowy produkt. Są to perfumy, które w tych górnych notach mają mieć klementynkę oraz miód. Poza tym ma być tutaj róża, jaśmin oraz piżmo. Także bardzo ciekawe połączenie. Ciekawa jestem, jak to będzie pachnieć. Ma być dostępne w listopadzie, także to jest tylko zapowiedź. Nie jestem pewna, gdzie to będzie dostępne. Jest tylko informacja o oficjalnej stronie Beyoncé, ale to jest dla Stanów i Kanady, także nie wiem, gdzie więcej będzie można je kupić. Dajcie znać, jeżeli coś wiecie. Stworzone zostały we Francji, także nie chcę mi się wierzyć, żeby w Europie nie były dostępne. Poza tym mamy nowe duo cieni od Christiana Louboutin. Szczerze mówiąc, nawet nie byłam przekonana, czy to na pewno jest ta marka, o której myślę, ponieważ nie wiedziałam, że w ogóle robią produkty do makijażu. Chyba, znaczy nie no. Może inaczej, wiedziałam, że robią produkty do makijażu, bo mają bardzo charakterystyczne szminki i to jest coś, o czym kiedyś myślałam, tak mi się marzyło, że jak będę chciała coś dostać bardzo wyjątkowego, może na święta czy na urodziny, to poproszę właśnie o taką szminkę, ale później zrezygnowałam z tego, zobaczyłam, ile kosztują i stwierdziłam, że to już jest trochę za dużo dla mnie, nawet na prezent, po prostu nie chciałabym czegoś takiego. Natomiast nie wiedziałam, że mają też inne rzeczy, ale jak widać tak, w Selfridges w Londynie pojawiły się duo cieni, są już podobno dostępne stacjonarnie, także mniemam, że jest to nowość, tak, która jest już w sprzedaży. Ciekawe opakowanie, nie w moim stylu, więc samo opakowanie mnie nie, jakoś nie przyciąga. Jeżeli chodzi o kolory, w porządku, natomiast duo cieni jakoś dla mnie to jest dziwne, wiecie, kłod to jest minimum według mnie, żeby wykonać jakiś taki sensowny makijaż. Nawet niekoniecznie, że trzeba użyć tych czterech cieni naraz, natomiast daje to jakąkolwiek różnorodność. Cienie pojedyncze to są jakby osobną kategorią, więc też rozumiem ich zakup, natomiast duo? Dziwne. Dajcie mi znać, jeżeli Wy macie jakieś duo cieni i Was to interesuje i jak Wam to się sprawdza przede wszystkim. Mamy też nowy kolor różu w kremie od Tower 28. Taki typowy właśnie Barbie różowy, bardzo ładny. Wydaje mi się, że jest to coś, co brakowało w ich ofercie, także nie mam co do tego żadnych tutaj wątpliwości czy problemów. Na pewno się będzie sprzedawał. Ja róże od Tower 28 lubię, ale nie jest to moja ulubiona formuła, także nie będę lecieć teraz do sklepu i od razu tego kupować, ale wygląda fajnie. Nawet widzę, że na i ciemniejszej, i jaśniejszej modelce wygląda całkiem ciekawie ten kolor. Poza tym mamy też dwie nowe palety od Sydney Grace. To jest taka nieduża indie brand, czyli marka niezależna ze Stanów. Wspominałam o niej w poprzednich nowościach kosmetycznych, ponieważ właśnie w lipcu mają coś takiego jak Christmas in July, czyli są to niejako święta w lipcu. Jest to generalnie kilka dni, w których robią wyprzedaże. Mają różne fajne promocje, coś dodają do koszyka, bądź coś jest na wielkim upuście, plus wypuszczają też nowe produkty. I widzę, że wypuścili nowe dwie palety. Obie są neutralne, natomiast jedna zawiera takie zielone, grunge'owe i niebieskie tony, a druga jest znowu taka bardziej neutralno-chłodna, ponieważ widzę tutaj taki jeden rząd chłodnych szarości i taupów. Obie są bardzo ładne. Jakość w ogóle Sydney Grace jest świetna. Jeżeli zastanawialiście się, czy coś od nich kupić, to mogę ją polecić. To, na co warto zwrócić uwagę, czy co warto pamiętać, zamawiając od nich, to to, że to nie jest takie indie, jak nam się zazwyczaj indie kojarzy. Tak? Zazwyczaj o indie mówimy jako o firmę niezależną, ale taką, która robi cienie bardzo wyjątkowe, o niezwykłym błysku, o jakichś, nie wiem, wyjątkowych teksturach, multichromy, duochromy, szaleństwo generalnie. Natomiast Sydney Grace jest totalnym przeciwieństwem tego wszystkiego, co wymieniłam. Oni robią cienie bardzo neutralne, takie właśnie na co dzień. Jest dużo brązów, bardzo dużo brązów u Sydney Grace. Jeżeli chodzi o formuły, też tutaj głównie mamy maty i
satyny, chciałabym powiedzieć, nawet takich mocnych metalików nie kojarzę w tej chwili. Także na pewno ta marka znajdzie dużo swoich zwolenników, natomiast jeżeli liczycie na takie mocne błyski, to nie tutaj. Ale jeżeli na tym Wam nie zależy, chcecie coś takiego w cudzysłowie normalnego, dziennego, to bardzo fajna firma, naprawdę. I to już słuchajcie, wszystko na dzisiaj. Batman Craft pochłonęła ten odcinek, jestem tego świadoma. To było na pewno największe wydarzenie mijającego tygodnia. Jeżeli chodzi o takie ogłoszenia parafialne, mamy kilka restocków. Jest restock od Cosmic Brushes, także jeżeli chcieliście którąś z jej palet, to spróbujcie może teraz. Powinno coś być już dostępne. Nie jest to pełen restock. Właścicielka marki mówiła, że to są tak naprawdę palety, które zostawiła jako replacement. Jeżeli ktoś dostałby paletę uszkodzoną, to te palety miały pójść w zamian. Natomiast chyba już wszystko dotarło, także kilka się ich zwolniło, nawet więcej niż kilka. Tutaj jest napisane między 100 a 300, także trochę ich jest. Jest też restock palety Croc od Clarity Cosmetics, jeżeli czekaliście być może na to. Na stronie Glamlight jest też teraz duża promocja, także jeżeli chcieliście coś od Glamlight, to polecam. Natomiast widzę, że ona nie działa na najnowszą kolekcję z Hershey's, bo nie zamówiłam jej. Natomiast wczoraj tak siedziałam, mówię, a zobaczę ile to będzie po tej przecenie. I niestety to, co miałam w koszyku, nie podlegało tej zniżce. Także no, smuteczek, ale widocznie tak miało być. Także na dzisiaj to wszystko. Wydaje mi się, że nie jest to taki zły tydzień. No jakby nie patrzeć, ogłoszenie Mothership jest dużym wydarzeniem. Plus mamy bardzo fajne palety od Toma Forda i kilka nowych produktów od Charlotte Tilbury, także nie jest źle. W dalszym ciągu czekam na ogłoszenie mini starlet od Nataszy. Nie wiem, czemu tak Natasza się ociąga. Gdzieś mi mignęło, że w połowie sierpnia ta kolekcja ma się ukazać. Czy to prawda? Nie wiem. Ale jeżeli to prawda, to zostały nam jeszcze 3 tygodnie, także nie pozostaje nic innego jak czekać. Z mojej strony to już wszystko. Życzę Wam przemiłego dnia. Dajcie mi znać, czy coś Wam wpadło w oko, no i co myślicie o Batman Craft. To jest chyba najważniejsze w tej chwili. Dziękuję Wam pięknie za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa.